Pies Czasownik rusza do akcji. To oczywiste, że koty są mądrzejsze od psów. Po pierwsze, kot nie szczeka. B. Kot się myje. No i kot się nie ślini i nie je śmieci, jak niektóre inne zwierzęta. A dokładnie rzecz biorąc, psy. Po trzecie, kot ma dumę. Nie żebrze o jedzenie i nie robi głupawych sztuczek. Au! Au! Ej! Zjeżdżaj stąd! Dzień dobry! A psy są głupie. Patrzcie. Cześć, Marto! Cześć, Ronaldzie. Co jest? Chciałem ci coś powiedzieć. Wczoraj wszyscy tu widzieliśmy, jak kroczysz po ulicy. Ja... co? Aha, kroczyłaś tu i kroczyłaś. Widziała cała okolica. Prawda? Mhm. Co was tak bawi? To ty. Co za... no... pies. Co jeszcze? Nic. Czekajcie. 3, 4, 5. Halo? Wpadłem w bagno. Coś jest nie tak z Martą. Tak, to jest definicja. Marta, no jesteś. O co chodzi? Nic ci się nie stało? Stało? Ale co? Bo podobno ty... no... no kroczyłaś. No, ha, 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 bardzo śmieszne. Chcieliście być dowcipni? To wiecie co? Jesteście bandą pajaców. Uf! Ma rację, pajace z was. Kroczyć znaczy po prostu iść. Co? O-o, czyli... Ronald! Nie mogę w to uwierzyć. Zgadali się z Ronaldem. Nabijają się z psa, który nie wie, co znaczy kroczyć. Dla nich słowa to jakaś zła moc. Nie wiedzą, że słowa mogą naprawdę... au! Skrzywdzić. Może następnym razem podaj mi ją. Zła moc, bardzo zła moc, bardzo zła moc. Wy też czujecie chyba? Bardzo zła moc, bardzo zła moc. Marta jak zwyczajny mówiący pies robi... Cześć, Pewnego dnia, gdy Marta dostała w głowę wielką księgą czasowników, otrzymała przedziwną moc. Lecę! Moc czasowników. Czasowniki to słowa, które opisują, co ktoś lub coś robi. Czasowniki to słowa działania, jak lecieć, lądować, turlać się, prosić. Możesz pomarzyć. Z pomocą tajemniczego doktora R. Marta węszy kłopoty. Gdy je wyczuje, spokojna Marta błyskawicznie staje się... psem czasownikiem. Czasowniki pomagają jej pokonać problemy. Auto, unieś się! Pies czasownik! Żeby było jasne, moja moc nie obejmuje wszystkich słów? Tylko niektóre, tylko czasowniki. Są to słowa opisujące, co ktoś robi. Jak skakać, biegać, myśleć lub się dziwić. Więc gdy powiem hydrancie zielony, juhu! Zmienił się? Nie. Czasowniki to czynności. Mówić, tańczyć, ale nie zielony. A kiedy powiem hamburger? To nic nie da. Hamburger to rzeczownik. To rzecz, a nie czynność. O, ciekawe. A jak powiem spokojnie? To nie jest czynność. Spokojnie to nie czasownik, a przysłówek. Mówi, jak ktoś coś robi. No, a przysłówek? Czuję, że w głowie mi się kręci. Czyli kręci się to czasownik? Tak. Dokąd idziemy? Marto, nasze miasto chcą opanować pewni bardzo źli ludzie. Mieszkańcy mogą liczyć tylko na jedno, na twoją moc. W takim razie trzeba się śpieszyć. Wsiadaj! Lecimy! To ich kryjówka? Ten domek? Właśnie. W tym domku są naprawdę źli ludzie. Domku? Spadaj! Ściany, znikajcie! Hej! To ten wstrętny doktor R! Zaraz się nim zajmę! Uwaga! To Mrozicja! Najmroźniejsza dziewczyna w mieście! Ale nadszedł już twój koniec! Też mam tajną broń! Hej! To nieładnie! Mrozicja chichocze! Ha, 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 ha
Uważaj! Idzie Tadek 603! Ha, ha, ha! Tadek 603, chichocze! To na nic. Tadek 603 jest robotem. W ogóle niczego nie czuje. O nie, ale łapy. Proszę cię. Tak, tak, ramiona splątane! Splątane, splątane. To pewnie nie czasownik. Doktorze, jaki jest czasownik od słowa splątane? Splątać się! O, to podobnie, tylko na końcu jest ci. Tak! Jej, to prostsze niż myślałam. Psie czasowniku! Tak, ramiona splątać się! Wielkie dzięki. A to kto? Ich szefowa. Ma kamienne serce i jest dwulicowa. Udaje przyjaciółkę, a wbija ci nóż w plecy. Jak się nazywa? Hela. A, no Helu, lecisz gdzie pieprz rośnie. Natychmiast! O, ale łatwe. Tańczmy z radości. Na, 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 pa, pa, ra, pa, pa. No, doktorze, o co chodzi? No, wiesz, gdzie pieprz rośnie, to nie jest czasownik, a natychmiast to przysłówek. No, nie martw się, tak zniknęła, no nie? Na to wygląda. No proszę, uśmiechnij się, doktorze Markotniku, doktorze Pochmurniaku. O, wiem, co cię rozweseli. Czasowniki, wsiadaj! Fajne te czasowniki. A to? Ona nie zniknęła. Ma plecak rakietowy. Czyli musimy być od niej szybsi. Trzymaj się. Odlatujemy. Skręcam, 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 spadam. Uwaga. Świetny pomysł. Wsiadaj. Lećmy! O, znów nas goni. Na dole! Świetnie, doktorze. Opadamy. O, to kanał. Szybko, tędy. Nie wiem, czego się tak boimy. Jaką ma moc? Tupie głośno? Ona jest najgorsza. Ona... Cii. Gdzie się chowacie? No wyłaźcie szybko. Idę, Helu. Marto, stój! Chodź do Heli. Marto, nie daj jej się! Ja naprawdę... Dobry pies. Marto, pamiętasz? Kroczyć! Kroczyć? No tak, pamiętam. Nabijała się ze mnie. O, Helu, skamieniej! Udało się! Zamieniła się w kamień. Tak. To jeszcze coś. To! Kaganiec? Właśnie. W tym kagańcu nic nie powiesz. A więc straciłaś swą moc, jak twoi przyjaciele. Co? Ronald? Mój plan był... Mój plan był naprawdę doskonały. Zwróciłaś się przeciw nim. Teraz nikt mnie nie powstrzyma w moim dążeniu do nieskończonej potęgi. O nie! O nie! Marta? Marta! Marta! Nic ci nie jest. Dostałaś książką. W porządku, ja... miałam bardzo dziwny sen. Byłaś w nim ty i ty, i ty też. I byliście dla mnie niemili. Nie chcieliśmy się z ciebie nabijać. To wszystko było przez Ronalda. Nabrał nas. Tak, też już na to wpadłam. Dlaczego czepiasz się Marty? Chciałem tylko coś udowodnić. Co takiego? Że kot to geniusz w porównaniu z psem. Nie oglądaj się. Twój geniusz nie może wyjąć głowy z torby. O, Nelson! A jeśli znowu zaczniesz się kogoś czepiać, powiem mamie! O, tylko nie to, proszę! Dobrze, ale mam warunek. Będziesz musiał przeprosić Martę.
Dobrze, dobrze. Przepraszam, że nie wiesz, co znaczy kroczyć. Ronald? Dobrze. Przepraszam, bardzo mi przykro. 3, 4, 5. Ach, znowu bagno. Patrzcie, jak ona rusza nogą. Ciekawe, co jej się śni. Niech to! Udało się! Świetna robota! To jeszcze nie koniec. Musimy nadal zwalczać zło. Racja, to na co czekamy? Naprzód! Marta, latanie. No tak, racja. Wszyscy lecimy! Jest czasownik! Przygoda Marty z przysłówkami. Cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się. Jaki cudownie piękny dzień, Otis. A dałoby się zrobić coś, żeby ten dzień był absolutnie piękny. Mogę przynieść ci piłkę, panie. Hej! O, mój dobry gadający piesek. Usiądź wygodnie. Wiem, że lubisz włożyć stopy do świeżo wybitych monet. O, masz małe co nieco. A, Otis, jestem najszczęśliwszym gadającym psem na świecie. Mam już wszystko, czego zawsze pragnąłem. Dlaczego mój sen musi mieć tak gorzkie zakończenie? Przynajmniej dzięki odśnieżarce doktora Pabluma odśnieżanie będzie proste i przyjemne. Czy do tej odśnieżarki jest instrukcja obsługi? To poczeka. Patrz na to. To przysłówkownik. Aktywuje przysłówki. Zaraz pokażę. Zrób coś. Cały czas coś robię. Ja się ogrzewam. Świetnie. Ogrzewasz się? Szybko. Szybko. To jest po prostu normalnie niesamowite. Ogrzałem się błyskawicznie. Czasowniki opisują działanie, czyli mówią, co robisz. Przysłówki mówią, jak to robisz. Ogrzewałeś się, ogrzewać to czasownik. Ogrzałeś się szybko. Szybko to przysłówek, który mówi nam, jak się ogrzałeś. To wspaniałe urządzenie. Niesamowite. Musi być... Musi być sposób, żeby zarobić na tym. Au. Jak coś się wam spodoba, mówcie. To! Czy to nie te dwa znane nam zbiry? Łasiczka i Pablu? Nikt już nie pilnuje, kogo wpuszczają do telewizji. Czasowniki opisują działanie, ale ja chciałbym wyciągnąć z nich więcej. Próbowałeś przysłówków? Przysłówków? Tak, właśnie. To słowa, które opisują jak, kiedy lub gdzie coś się dzieje. Jak zamierzasz zjeść porcję spaghetti? Niechlujnie. To znaczy, że zrobisz przy tym bałagan. Będę jadł czysto, czyli... czysto. Dzięki memu przysłówkownikowi sprawię, że zjesz niechlujnie. Niechlujnie. Jeszcze jedno. Przysłówki mogą też wpływać na inne przysłówki, więc można jeść zupełnie, całkiem, strasznie niechlujnie. Muszę się umyć. Umyj się więc z przysłówkiem natychmiast, czyli od razu, szybko. Myj się natychmiast. Natychmiast. Popraw swoje czasowniki naszym przysłówkownikiem. Zamów go bezzwłocznie. To niemożliwe. Chcę go zamówić bezzwłocznie. Po co ci coś takiego? Żeby w szkole czas mijał szybko. Szybko. I żeby wakacje mijały powoli. A piątki dostawałbym łatwo. Łatwo. Tato, mogę kupić dziwną rzecz z telewizji? Trochę dziwną czy bardzo dziwną? Bardzo dziwną. Dobrze, skoro jest bardzo dziwna. A myślisz o tym, o czym ja? Tak, czas coś zjeść. Nie, z Łasiczką i Pablumem zawsze są jakieś kłopoty. No tak, i czas zjeść.
Będę bogaty i już nigdy nie będę musiał odśnieżać. Krok pierwszy, pchnij dźwignię lekko. Gdzie dałeś przysłówkownik? Chcę się ogrzać szybko! Wspaniała wiadomość! Reklama zadziałała! Ktoś właśnie zamówił przysłówkownik! Już go wysłałem! Już niedługo miliony! A gdzie ten nasz, bo chce się ogrzać? Ten nasz? Nie mów nawet, że był tylko jeden. No dobrze, powiedz. Był tylko jeden. Musimy go odzyskać natychmiast! A natychmiast znaczy już teraz! Wypełniacz, wypełniacz, instrukcja. O! I do czego to ma służyć? Patrz, jak chcę to posprzątać? Natychmiast! Natychmiast! Też chcę spróbować! Każdy może się pobawić. Gotów! Truman chce się znać na dinozaurach całkowicie! Całkowicie! Nic się nie dzieje! A powiedz nam coś o dinozaurach. Naukowcy sądzą, że Sinosauropteryx miał pomarańczowe pióra i ogon w paski. Nie wiedziałam! Ja też nie! Przysłówki są ekstra! Skic! Tata, rozboli głowa! Może nie szczeka! Cichutko! Cichutko! Och, a gdyby Kubuś jadł czysto? Czysto? Jestem zbyt niezdarna na balet. Możesz tańczyć wdzięcznie. Wdzięcznie. To coś działa. Tańczę wdzięcznie. Niestety, nie mówiłem, że masz jakoś lepiej chodzić. Tam jest nasz przysłówkownik i gadający pies. Otis, to na pewno dobre przebranie? Ogrodnik w zimie? Racja. Chodźmy wziąć to, co nam się należy. No i jak, tatku? Ta dziwna rzecz? Jest po prostu niesamowita. Przepraszam. Jestem Edgar Łasik z Agencji do Spraw Modyfikowanej Żywności i Czasowników. A w czym mogę panu pomóc? Te małe dzieci mają zakazane urządzenie modyfikujące czasowniki. Reklamowali je w telewizji. Przez pomyłkę. Proszę oddać urządzenie właściwym władzom, mnie. Myślę, że pan Łasik to naprawdę łasiczka. Ma fałszywe nazwisko i sztuczne wozy. Też tak sądzę. Pewnie i Pablum gdzieś tu jest. Sio, znajdź sobie drzewo. Ten krzak mnie popchnął. Lepiej oddajcie urządzenie. Najwyraźniej wywiera niedobry wpływ na miejscową roślinność. Tak mi przykro. Lepiej oddać to urządzenie natychmiast. To znaczy od razu. Próba odebrania go skończy się nieudanie. Nieudanie. Najpierw zadzwonię do ministerstwa i spytam, czy ten facet nie jest oszustem. O, widziałem, co zrobiłaś. Wasza próba może się skończyć zupełnie okropnie, opłakanie, nieudanie. No to jak? Zawsze ten gadający pies. Nie wygramy, póki mogą przeciw nam używać przysłówków. Gdybyśmy mieli własny przysłówkownik. No niestety, zbudowałem tylko jeden i malutki prototyp do testowania. Czy ten malutki działa? Nie zupełnie. Gdy coś działa zupełnie, robi wszystko to, co ma robić. A mój prototyp działa niezupełnie, bo nie robi tego wszystkiego, co powinien robić. Dokładnie tak, jak powinien to robić Otis. A więc weźmiemy coś jeszcze. Użyjcie przysłówkownika i zróbcie bałwana natychmiast. A gdzie zabawa? Nie pokonacie nas. My mamy przysłówkownik. A my mamy drugi. Oddajcie go. Bezzwłocznie. Bezzwłocznie. O nie, to działa. Muszę wrócić bardzo szybko. Poddać się całkowicie. Całkowicie.
Za krótki zasięg. Podejdź bliżej, bo znów nic nam się nie uda i to zupełnie. Słyszysz? Nie może podejść. No to zróbmy 100 śnieżek. Błyskawicznie. Błyskawicznie. To jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie się tutaj zdarzyły. Rzućcie mi to! Natychmiast! Natychmiast! Słyszeliście? Włączaj to! Teraz! Nie w tę stronę! Nadlatują! Musimy się poddać! O nie! Śnieżki, lećcie bardzo, bardzo powoli! Bardzo, bardzo powoli! Znowu ten gadający pies! Marto, zabierz przysłówkownik do domu i zawołaj tatę. Tylko ostrożnie. Proszę, ostrożnie, delikatnie. Zepsuł się tak łatwo. Zażądam zwrotu pieniędzy. Zwracamy pieniądze niezadowolonym ofiarom, klientom. Oddałeś mu nasze pieniądze? I co? Spójrz. To nie zgasło. Naprawi się. Serio? Wygląda, jakby zepsuło się doszczętnie. Nie tak głośno. Teraz zepsuło się doszczętnie. To było bardzo dziwne. Może oni są całkowicie okropni i źli, ale bez nich nie zobaczylibyśmy tego.